pyszne ciasta, piękne piosenki czy zdolności plastyczne? Talenty są różne, a podkarpaccy farmaceuci pokazali, że mają ich wiele. To już kolejna edycja cieszącego się popularnością konkursu, podczas którego każdy ma okazję podzielić się swoją pasją. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaprosiła wszystkich swoich członków do udziału w konkursie talentów. Od niedawna tańczę, chcę spróbować swoich sił, zobaczymy jak wyjdzie. Znajduję czas po pracy. W trakcie pracy też czasami się ruszam w tanecznym kroku, także taniec 24 godziny na dobę. Ja zaszczepiona jestem od najmłodszych lat wypiekami, nauczyła mnie tego moja mama i tak samo haftami, także od najmłodszych lat to robię. Teraz mam trochę mniej czasu, ale po godzinach, po pracy zawsze coś tam człowiek wykombinuje. Jeżeli osoba ma pasję, lubi to, co robi, lubi swoją pracę, to na pasję znajdzie czas zawsze. Pomimo obowiązków domowych, pomimo pracy, gdzieś zawsze jest czas. I przede wszystkim warto dbać o swoją twórczość, o swoją inspirację, nie tylko pracą człowiek żyje, a jak będzie się układało w sferze, powiedzmy, prywatnej, w sferze takich inspiracji, to i będzie twórczość i praca razem. Ja już pół roku jestem na emeryturze. Aptekę sprzedałam i w tej chwili mam czas na te rzeczy, ale przedtem też robiłam. Po prostu nie potrafię siedzieć, tak nic nie robić. Niech wykorzystują swój wolny czas, jak mają na takie rzeczy. Robótki jakieś troszkę, coś takiego. Żeby nie marnować tego czasu, tak. Farmaceuci mogli zaprezentować swoje umiejętności w czterech kategoriach. Nalewki, wina i likiery, rękodzieło, kulinaria i muzyka. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawe wydarzenie i bardzo jestem pełen podziwu, co tutaj możemy dzisiaj zobaczyć. Jedno bardzo ciekawe jest to, widzę, że to farmacja nie jest głównym punktem uchwytu zainteresowań części osób tutaj, także no, bardzo to ciekawe. No, uważam, że jest bardzo, bardzo fajnie. Jestem pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba. Ja nie jestem talentem, ale cenię farmaceutów, którzy mają talent. W tej chwili nastąpiła degradacja naszego zawodu, ale mam nadzieję, że w niedługiej perspektywie, tak 10 lat, zawód się odbuduje. Znajdują czas na inne zajęcia, a poza tym jest to bardzo miłe spotkanie z koleżankami i kolegami z innych aptek, z aptek szpitalnych, z aptek ogólnodostępnych. Także z przyjemnością uczestniczę w takich spotkaniach. Oprócz tej pracy, które wykonują u siebie w aptece, mają jakąś doskoczność. Myślę, że to jest idealna sprawa, żeby farmaceuci pokazali oprócz białego fartucha jeszcze swoje talenty, które mają ukryte. Rzeczywiście czasu jest mało, obowiązków bardzo wiele. No niemniej jednak staram się, aby zachowywać albo przynajmniej zdążać w kierunku zachowania tego balansu pomiędzy pracą a życiem domowym i też towarzyskim. Dlatego ta integracja
i ta możliwość integracji no, jest bardzo ważna i mam nadzieję, że farmaceuci dzięki temu będą tworzyć jeszcze lepszą, bardziej zgraną grupę zawodową. To są pasje tych ludzi i czasami widzimy tylko tego farmaceutę najczęściej w białym fartuchu i wydaje nam się, że w tym zawodzie, który wykonuje, który jest oczywiście bardzo odpowiedzialny i bardzo trudny, a równocześnie jak gdyby ma wiele pasji, wiele talentów i dzisiaj po prostu, że tak powiem, jest ich mnóstwo, możemy podziwiać, także naprawdę... Naprawdę jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem i należą się wielkie brawa dla tych osób. Myślę, że w dużej mierze im to pozwala się zrelaksować po ciężkiej pracy, bo praca z pacjentem nie należy do łatwych, zwłaszcza teraz, kiedy jest ogrom nowych przepisów i trzeba wszystkiemu sprostać. Bardzo się cieszę, że oprócz pracy zawodowej znajdujemy czas na pasję, na zainteresowania, na realizację w różnych dziedzinach. Słuchaliśmy i podziwialiśmy naszych farmaceutów. Nasi farmaceuci jeżdżą na konkursy ogólnopolskie, uczestniczą w konkursach organizowanych przez inne izby aptekarskie, jak również w konkursach międzynarodowych. A więc praca, która często jest dla nas bardzo ważna, stanowi naszą wartość. Prowadzimy na co dzień apteki, pracujemy w aptekach ogólnodostępnych, w aptekach szpitalnych. Dzisiaj wszyscy spotykamy się, żeby podziwiać, żeby cieszyć się i żeby prezentować swoje zainteresowania, swoje pasje, to jak spędzamy czas wolny. No i oczywiście spotkać się, zintegrować się nie tylko podczas szkoleń, nie tylko podczas warsztatów, ale również w takich przyjemnych okolicznościach. Do rywalizacji w przyjaznej atmosferze przystąpiło wielu utalentowanych farmaceutów. Wybór najlepszych osób z danej kategorii nie był łatwy. Bo to się trudno zdecydować, także każdego musimy popróbować. Bardzo trudny wybór, naprawdę. Poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. Jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy. Wszystkim gratulujemy. Są tylko 3 miejsca, więc mówię, wybór jest trudny, tak? Cała komisja to potwierdzi. Konkurs był także okazją do integracji. O dobrą atmosferę zadbała Małgorzata Wawrzyszko, coach, farmaceutka i mistrzyni Polski Wodzirejów, która poprowadziła warsztaty jogi śmiechu. Chodzą z drobki. I razem. Wplatam na początku imprezy elementy jogi śmiechu, żeby grupa szybciej się zintegrowała i zaczęła bawić. Talenty uczestników zostały docenione w hollywoodzkim stylu. Zwycięzcy z każdej kategorii mieli okazję poczuć się jak gwiazdy i przejść po czerwonym dywanie, aby odebrać zasłużoną nagrodę.